Reset Obywatelski. Tomasz Piątek, Reset Obywatelski, Dochodzenie Prawdy. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. Szczególnie serdecznie pozdrawiam panią Joannę z Brukseli, która jest naszą producentką wykonawczą, czyli naszym honorowym sponsorem obywatelskim. Każdy z Was może zostać takim sponsorem. Pamiętajcie, nie mamy sponsorów państwowych, nie mamy sponsorów komercyjnych, mamy tylko Was, naszych sponsorów obywatelskich. Gorąco dziękuję każdemu, kto nas wspiera, wpłacając na konto Fundacji Arbitror albo na naszą zbiórkę na portalu zrzutka.pl. Albo najlepiej w serwisie Patronite, gdzie można zrobić takie zlecenie stałe i dawać nam kilka złotych co miesiąc. A kilka złotych co miesiąc to więcej niż jednorazowo góra pieniędzy. Widzę tutaj Wasze pozdrowienia. Cześć, pozdrawiam, pisze Sylwia, dobry wieczór, pisze Bartkam. Ja też Was pozdrawiam bardzo. Dziękuję też za wsparcie duchowe, za wsparcie internetowe. Kiedy na przykład wrzucacie link do tej transmisji na Waszych profilach, na Waszych kontach w mediach społecznościowych, kiedy wysyłacie ten link znajomym, to też jest bezcenne. I przypominam o łapkach, bo łapki sprawiają, że więcej osób nas zobaczy. Proszę o łapki nie tylko dla siebie, też dla naszego dzielnego realizatora Marcina i dla naszej gościni Hanny Gill-Piątek, z którą za chwilę porozmawiamy. Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa, ale zanim porozmawiamy z Hanną Gill-Piątek, to najpierw chciałem Wam pokazać taki krótki filmik, takie krótkie oświadczenie z odrobiną reportażu. Chodzi o to, że pisowscy hejterzy Samuel Pereira z TVP Info oraz Marcin Dobski i Sławomir Jastrzębowski z serwisu, z portalu salon24.pl szkalowali mnie, próbując w ten sposób tuszować rosyjskie związki PiS. Przy okazji tak się zapędzili, że aż opublikowali niejawny dokument sądowy, zrobili to bezprawnie. W związku z tym zgłosiłem ich do prokuratury, co zaraz Wam zaprezentuję, a potem przejdziemy do rozmowy z posłanką Hanną Gill-Piątek, która powie nam, dlaczego opuściła ugrupowanie Szymona Hołowni. Poproszę naszego dzielnego realizatora Marcina, aby puścił nam ten filmik. Kochani, jak wiecie, w bezprawnym przewodzie sądowym, przeprowadzonym bez mojego udziału i wiedzy, sąd skazał mnie na 8 miesięcy zamiatania ulic za książkę Morawiecki i jego tajemnice. Gorąco dziękuję wszystkim, którzy mnie wsparli, robiąc sobie zdjęcia z miotu. Moi prawnicy robią wszystko, żeby obalić ten wyrok, więc jeszcze nie muszę zamiatać ulic. Niemniej sam się wziąłem za miotłę, żeby zrobić porządek z pisowskimi hejterami, Samuelem Pereirą z TVP, Sławomirem Jastrzębowskim i Marcinem Dobskim z portalu Salon24. Trzej panowie postanowili mnie opluć w związku z tym procesem, podczas którego nie mogłem się bronić, bo nie wiedziałem o rozprawach. Oni kłamią, jakobym o nich wiedział, o tych rozprawach. Na czym próbują oprzeć swoje kłamstwo? Na tym, że otrzymałem wstępne pisma procesowe od sądu. To prawda, że otrzymałem takie pisma. Potem jednak nastała długa, długa przerwa. A po niej nie dotarło do mnie żadne powiadomienie o żadnej rozprawie. Choć na nie czekałem. Próbując podeprzeć swoje kłamstwo jakimiś papierami, panowie Pereira, Jastrzębowski i Dobski opublikowali uzasadnienie jednego z postanowień sądowych. Tymczasem cały proces jest tajny. Nie wolno publikować dokumentów procesowych. Trzej panowie złamali prawo. I to w służbie kłamstwa. Dlatego składam do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Zapewne Ziobro spróbuje osłaniać kłamców. Jednak Ziobro nie jest wieczny. To jest zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez trzech pisowskich hejterów: Samuela Pereirę, Sławomira Jastrzębowskiego i Marcina Dobskiego. Wchodzę do prokuratury, żeby złożyć to zawiadomienie. A to jest potwierdzenie złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa wydane przez prokuraturę. Będę informował o dalszym ciągu tej sprawy.
Reset Obywatelski. Dochodzenie prawdy, jest z nami posłanka Hanna Gill-Piątek, zbieżność nazwisk nieprzypadkowa, którą zapraszam do studia. Dzień dobry wszystkim oglądaczom i słuchaczom Dochodzenia prawdy. Dzień dobry Tomku. Dobry wieczór właściwie. Dobry wieczór. Może na początek powiedz, ile podczas swojej dotychczasowej kadencji w Sejmie przeprowadziłaś interpelacji i interwencji poselskich? Interwencji, podałam ostatnio w podsumowaniu, że 200, ale to jest zdecydowanie więcej, wydaje mi się. I to były interwencje w różnych sprawach, tak jak ostatnio na przykład w sprawach premii, w różnego rodzaju instytucjach i ministerstwach i nagród, a czasami interwencji na fermie lisów w Szynkielewie, gdzie po prostu te zwierzęta cierpiały najzwyczajniej. Z interpelacji i zapytań poselskich mam już grubo ponad 2000. Znaczy ja je złożyłam, ale też to są problemy, z którymi przychodzą do mnie różne osoby. To są też interpelacje, które pomagały mi pisać inne osoby, dlatego że ja nie na wszystkim na świecie się znam, więc to czasem było dzieło zbiorowe, ale generalnie rzeczywiście ta aktywność sejmowa to jest coś, w czym ja jestem może nie rekordzistką, bo to nie chodzi o pójście na rekord, tylko lubię pracę w Sejmie, najzwyczajniej. Jestem posłanką pierwszej kadencji, ale już w to wpadłam. Jesteś posłanką pierwszej pomocy. Tak, posłanką pierwszej pomocy. Ale tutaj nasza dzielna realizatorka Iza podpisała cię Hanna Gill-Piątek, Polska 2050. Czy ten napis, ten podpis jest nadal aktualny? Ten podpis nie jest już aktualny, więc jeżeli może mogę poprosić realizatorkę Izę, cześć Izo, czy mogłabyś napisać posłanka niezrzeszona? To pewnie sekundę zajmie, ale myślę, że Iza sobie zaraz z tym poradzi. Powiedziałaś nam w ten sposób, że odchodzisz z ugrupowania Szymona Hołowni Polska 2050, więc muszę spytać, jak to się stało, że Szymon Hołownia wypuścił z rąk, że tak powiem, tak pracowitą posłankę? Ja myślę, że to nie jest tak, że ktoś kogoś trzyma w rękach czy na rękach, nie? Tylko w momencie, kiedy idziemy razem pewną drogą polityczną i te drogi się jak najbardziej zgadzają, to możemy wykonać kupę fajnej pracy, jeżeli się lubimy, jeżeli się zgadzamy ze sobą. I tak zawsze było i mam nadzieję, po tym jak się uciszy ta burza, to nadal pozostanie, bo ja bardzo dobrze życzę w ogóle Polsce 2050. To jest projekt, w który weszłam całą sobą, realizowałam go przez 2 lata, 2,5 roku właściwie. Budowałam tam partię, byłam szefową koła parlamentarnego i robiłam bardzo dużo innych rzeczy. Jak dużo innych rzeczy, to mi przypomniały te wiadomości, które dostałam w momencie, kiedy w zeszłą środę stanęłam i wygłosiłam oświadczenie, że już nasze drogi się rozchodzą, bo napisało do mnie bardzo dużo osób, takich, które gdzieś spotkałam przez te 2,5 roku. Czasami to ja do nich jeździłam, czasami interweniowałam w ich sprawach, czasami tak jak w przypadku jednej z dużych konferencji nie dojechała moderatorka, a jacyś tam młodzi ludzie przyjechali z całej Polski, więc poprowadziłam im panel. I rzeczywiście ja nie pamiętam większości z tych rzeczy, ale one mi się przypomniały i przypomniały mi się miło, więc oczywiście tego żałuję, tak? To znaczy żałuję, że gdzieś tam te drogi się nasze rozchodzą. Ale wiesz co, ten żal to chyba wiele osób może podzielać, bo na początku pamiętam, jak powstawał ruch, potem dopiero partia, na początku powstawał ruch Szymona Hołowni, to on wyglądało na to, że tam jest więcej takich osób jak ty. Takich osób, które znają jakby życie prawdziwe, to bolesne nieraz, i które pomagają ludziom, i które od podstaw jakby tę Polskę naszą podartą próbują zacerować, Polskę zepsutą próbują naprawić, każdy w swoim mieście. I kiedy ten ruch się zaczynał, to wyglądało to jak druga wielka orkiestra świątecznej pomocy.
entuzjazm społeczników z całej Polski, z mniejszych także miast, nie tylko z tych dużych. I co się z tymi ludźmi, z tymi społecznikami stało? No bo od pewnego czasu w ogóle nie słychać o tym, żeby to był ruch społeczników, partia społeczników, nie widać tych społeczników. Gdybym był złośliwy, to powiedziałbym, że widać głównie samego Szymona Hołownię, jakby to była partia jednego człowieka, no ale tak nie jest. Nigdy nie jest tak, żeby jakaś partia się składała wyłącznie ze swojego przywódcy. Więc tu wypada zapytać, co się z tymi ludźmi stało i kto tych społeczników również zastąpił. Po kolei, bo poukładajmy to, bo w ruchu Polska 2050, jak przyszłam, to się zawiązało stowarzyszenie i to stowarzyszenie właśnie skupiało ludzi takich, jak mówisz, którzy byli trochę albo bardzo nawet zniechęceni do tej polityki takiej podzielonej. Też pamiętajmy, przepraszam, że ty musisz troszeczkę głośniej mówić, pamiętaj. Bo ty jesteś pracowitą posłanką, ale w przeciwieństwie do wielu posłów i posłanek nie jesteś posłanką głośną. Nie jestem, ale wiesz, dlaczego dzwon głośny, prawda? Tak. Więc... Bo pusty. Tak, bo wewnątrz jest próżny, dokładnie to jest ta odpowiedź. Więc przepraszam za moje ciche mówienie, postaram się mówić głośniej, już się koryguję. Natomiast bardzo wiele z tych osób, o których ty mówisz, cały czas w ruchu jest, tylko one są albo w stowarzyszeniu i działają w stowarzyszeniu, albo przeszły do partii, bo postanowiły, że będą się realizować w jakichś celach politycznych, albo robią to i to. Tylko że problem, jaki ja widziałam z tym zaangażowaniem społecznym ogromnym, które mieliśmy na pokładzie, był taki, że on jest, znaczy, że to zaangażowanie nie jest catchy dla mediów, tak? No bo ile można... Catchy, czyli chwytliwe, przyciągające, tak, atrakcyjne dla mediów. Dokładnie. No bo jakby trudno jest zainteresować media tym, że się wyzbierało tam ileś ton śmieci, że się buły posmarowało i gdzieś przekazało osobom, które potrzebują takiego wsparcia bezpośredniego, że tak jak jacyś nasi wolontariusze z Wielkopolski, dba się o osoby w kryzysie bezdomności. Tych działań jest mnóstwo, tak? Że tych, które gdzieś tam społecznie w ruchu Polska 2050 się dzieją i niech się dzieją, bo one są bardzo wartościowe. No mieliśmy wspaniałych, znaczy mamy cały czas, nie potrafię jeszcze się od tego odkleić. Jest wspaniała... Pamiętaj, jesteś niezrzeszona. Niezrzeszona, już jestem podpisana jako niezrzeszona, to już mogę mówić, że jest w Polsce 2050 też działają takie projekty jak na przykład Ekipa Seniorów, która organizuje sobie swoje własne wydarzenia i świetnie sobie radzi. Również są młodzi ludzie z pokolenia 2050, więc to jest taki, powiedzmy, mikro wszechświat wszystkich tych osób, o których mówisz. Nie widzisz ich, bo po pierwsze, jakby algorytmy Facebooka takie rzeczy no, nie promują, bo one nie wzbudzają. Dobre rzeczy nigdy nie wzbudzają jakiegoś szczególnego zainteresowania. Zawsze to musi być jakiś news. A po drugie, no, prasa rzadko o tym pisze, czy media bardzo, bardzo rzadko o tym piszą. Ale ten wolontariat jest. Może on jest w mniejszym zaangażowaniu niż 2 czy 3 lata temu, ale na pewno nie zgodzę się z taką tezą, że to znikło. Jest też partia polityczna, tak jak powiedziałeś, imienia Szymona Hołowni, więc on rzeczywiście tutaj jest głosem w tej partii decydującym. Tutaj są politycy, ale też osoby, które do polityki chcą przyjść w regionach, które się właśnie z takiej społecznej pracy trochę wzięły i było logiczne, że po wyborach prezydenckich, kiedy bo ja byłam 12 lat w Zielonych, tak, byłam w Wiośnie i później przyszłam do Polski 2050, jak Wiosna już łączyła się z SLD w Nową Lewicę. Więc było dla mnie logiczne, że skoro sama jestem taką liderką gdzieś tam wyciągniętą z osiedlowego protestu dawno temu i wlazłam do tej polityki, a bardzo długo szłam i po bardzo różnych ścieżkach, to moje miejsce jest tam właśnie, gdzie się ludzi zaangażowanych, fajnych do polityki wciąga. Wtedy też, pamiętajmy, to był taki moment,
kiedy w Platformie Obywatelskiej no nie było najlepiej, tak? No, pamiętamy te Tak, pamiętamy czasy Grzegorza Schetyny, konserwatywnej kotwicy, pamiętamy te opowieści, jak mówiono nam, że będą robić opozycję totalną wobec PiS, a tymczasem sami się próbowali do PiS upodabniać. Na szczęście z tej drogi chyba już zeszli. Myślałam, że powiesz do PiS zapisać, bo to by była taka, jak to się nazywa, homonimia. W każdym razie rzeczywiście nie było wtedy najlepiej, ale też trzeba przyznać, że co zresztą mam wrażenie sama Platforma w tej chwili widzi, nie było takiego miejsca, gdzie nowi ludzie mogliby się zmieścić, ci, którzy chcą robić tą nową, fajną politykę, nie wiem, wejść, spróbować się w tym, to jednak jest może nie wina Platformy, ale wina tego systemu politycznego, że on jest raczej zabetonowany. To znaczy, że rzeczywiście trudno się do niego dostać, tak? I trzeba dużego wysiłku albo dużego szczęścia, a najlepiej tego i tego. No właśnie, mówisz o nowych ludziach, o przestrzeni dla nowych ludzi, którzy na początku byli i mówisz, że nadal gdzieś są, ale równocześnie w rozmowie z Dorotą Wysocką-Sznep dla Gazety Wyborczej powiedziałaś, że na miejsce nowych ludzi wciskają się konserwatyści, starzy polityczni wyjadacze, nieraz z pisowskiego pochodzenia, przedstawiciele konserwatywnej kotwicy, nieraz tak zwanej konserwatyzmu ciężkiego jak kotwica, o tak chciałoby się powiedzieć, którzy nie są nowi. Dla mnie to jest dosyć przerażające, bo pamiętam, że dla wielu ludzi Hołownia to była nowość, liczono, że on Polskę zmodernizuje, a tu nagle, wiadomo było, że on jest katolikiem, ale dawał takie sygnały, jakby był, powiedzmy sobie, katolikiem w miarę otwartym, a tu jeżeli nagle zza jego pleców wyłania się Kazimierz Michał Ujazdowski, to ja mam wrażenie, że mamy do czynienia ze spektaklem, który w Polsce obserwujemy od 30 lat. Polacy chcą na zachód, Polacy są bardziej postępowi niż konserwatywni, nie są tak postępowi jak na zachodzie oczywiście, ale umiarkowani postępowcy stanowią gnębioną większość w tym kraju i kneblowaną. Kolejne pokolenia, kolejne roczniki postępowców głosują właśnie, a to na lewicę, a to na Nowoczesną, teraz na Hołownię, w nadziei, że ktoś wreszcie stworzy Polskę przyjazną dla kobiet, dla mniejszości, ale zwykle się okazuje, zwykle się okazuje, że z zapleców polityków, którzy się przedstawiają jako tacy farbowani postępowcy, kiedy oni już dojdą do władzy, to za ich pleców wyłania się biskup, albo przynajmniej ktoś w rodzaju Kazimierza Ujazdowskiego. Znaczy, nie chciałabym jakoś, przepraszam bardzo, personalnie się tutaj odnosić, ale rzeczywiście jak zobaczyłam skład tego zespołu programu, znaczy przede wszystkim naszym słuchaczom i widzom należy się takie po kolei wyjaśnienie, co się stało. No ja odeszłam z Polski 2050, bo po takim miękkim właściwie ogłoszeniu sojuszu z PSL-em i takim ogłoszeniu, że mogą się zrobić z tego już wspólne listy, a właściwie to na pewno się zrobią wspólne listy, to uznałam, że jest na tyle daleko do wyborów, żeby jeszcze gdzieś tam to odejście moje nie odbiło się negatywnie. Tak? To znaczy, to się tam dwa razy zdąży zagoić i w ogóle pójść dalej, ale ja już rzeczywiście nie mogę się w tej formule zmieścić, no między innymi dlatego, że to, a nie co innego obiecywałam swoim wyborcom. No i dzień później, dzień czy dwa dni później widzę ten zespół, który był ogłaszany na konferencji Kosiniaka i Szymona, w którym jest właśnie ów poseł Ujazdowski i po prostu klękłam, przepraszam, znaczy to Znaczy nie klękajmy przed Ujazdowskim. Właśnie o to chodzi, żeby nie klękać przed Ujazdowskim i jego biskupami. Ale czym ten zespół, przypomnij, miałby się zajmować? I co miałby Kazimierz Ujazdowski robić Szymonowi Hołowni w tym zespole? Słuchaj, nie wiem, bo ten zespół to będzie do takich, jak rozumiem, do wyłowienia takich listy wspólnych spraw, czyli tego, co między PSL-em a Polską 2050 jest wspólnego.
Widzę też, że już się pojawiają takie, że już te jakby programy, czyli moja intuicja była dobra, bo widziałam, że nasz senator Jacek, no, senator Polski 2050 Jacek Bury wystąpił z takim, będzie zbierał podpisy pod dobrowolnym ZUS-em. Był to zawsze postulat PSL-u, który gdzieś tam wewnętrznie może z raz przedyskutowaliśmy, ale my to w Polsce 2050 to jest ugrupowanie propaństwowe i też odpowiedzialnie biorące pod uwagę to, że finanse publiczne, no to jest poważna sprawa, tak? I dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, no może jeszcze dobrowolny PIT i w ogóle już jakby będziemy jak Konfederacja, że to jest jednak ciut za daleko, to znaczy, że będzie to miało pewne bardzo dalekie konsekwencje społeczne. Tak, ale tutaj trzeba pamiętać, ale ja doskonale rozumiem, dlaczego uznajesz to za nieakceptowalne, ale trzeba pamiętać, że w tym kontekście społecznym, jaki jest teraz, to jest bardzo chwytliwy postulat, bo Nowy Ład spowodował, że ten ZUS płacony przez przedsiębiorców staje się nagle jakimś kamieniem u szyi. Ja zlikwidowałem działalność gospodarczą. No czekaj, ale to jakby zróbmy tak, żeby był jakiś minimalny ZUS na jakimś jednym poziomie, tak, a reszta, żeby była uzależniona od tego... Nie, okej, tylko musisz pamiętać, że takie postulaty teraz będą chwytliwe. Rozwiązanie, które proponujesz, mi się podoba. Zresztą właściwie to nie jest nawet główny temat naszej rozmowy, tylko... No a poczekaj, bo wszyscy ciągają o tą tęczę, tak, że... Ja to wiadomo, tam osoba, która gdzieś tam przez wyraźny sposób walczyła o prawa społeczności LGBT+, to jest prawda, że nigdy, przenigdy jakby nie odcięłam się od tego, co obiecywałam wyborcom na temat aborcji. Czyli to są te sprawy jakby spółki światopoglądowej, nie? Które mogłyby wchodzić w ten skład różnic między takich, które byłyby już nieakceptowalne. No ale ten dobrowolny ZUS, powałkujmy go chwilę, nie? Grzebanie w systemie emerytalnym generalnie to jest grzebanie w solidarności społecznej, bo to, że dzisiejsi emeryci dostają wypłaty emerytur, wynika z tego, że płacimy na te emerytury, czyli że ten ZUS płacimy. Ja wcale nie mówię, że... To, co się stało w wyniku Polskiego Ładu, nie jest do natychmiastowego cofnięcia, bo jest absolutnie, to po prostu był granat spuszczony w finanse państwa. I mogłabym ci tutaj przedstawić w jakichś dłuższych słowach tą karuzelę, którą oni skopiowali z karuzeli VAT-owskich i którą wyciągają z budżetu pieniądze za pomocą właśnie instrumentów Polskiego Ładu do tej złotej kieszeni Morawieckiego, którą jest fundusz covidowy. Ale to czyli nie jest... mówisz, że Polski Ład to jest wielki przekręt finansowy podobny do karuzeli VAT-owskich. Gigantyczny przekręt finansowy i on ma charakterystykę karuzeli VAT-owskiej. Ja kiedyś do naszego monitora gospodarczego sporządziłam taki odpowiedni wykres, tam są pokazane mniej więcej te przepływy, ale ja nie o tym, że tak powiem, tak? To znaczy ja o tym, że systemy emerytalne są solidarnościowe, no bo żeby jakieś pokolenie miało emerytury, to trzeba je zapłacić z tych jakby pieniędzy, które płacą na swoje emerytury ci, którzy zaczynają w momencie startu tego systemu. I trochę nam to zachwiało OFE, to nam miały te wpływy do ZUS-u jakby zaklejać wpływy z prywatyzacji, to się nie udało, jak wiemy. Z OFE co się stało, natomiast w tej chwili taki postulat dobrowolnego ZUS-u, zupełnie, że ja mogę po prostu prowadzić działalność i mimo, że iść po prostu bosko i mogę mieć totalnie duże dochody i tego ZUS-u cały czas płacić zero, jakby zaskutkuje nam tą falą, którą mieliśmy po latach 90. Wtedy ludzie rzeczywiście unikali wszelkiego rodzaju obciążeń fiskalnych, wszelkiego rodzaju danin, system był nieszczelny, a my dzisiaj mamy emerytów, którzy dostają kilkanaście groszy, bo po prostu nie płacili przez miesięcznie, bo oni po prostu nie płacili przez ten cały czas. Mówi się, że mamy emeryturę minimalną, tak, ale ona nie wszystkich dotyczy i te osoby, które pracowały bardzo długo na śmieciowych umowach albo prowadziły własne biznesy, szczególnie właśnie w latach 90., trochę później,
dzisiaj będą ogromnym obciążeniem dla samorządów, bo one będą musiały im wypłacać zasiłki z pomocy społecznej. Także to jest, przepraszam, że tak się zagoniłam w to. Ale... Okej, okay, rozumiem, że to była dla Ciebie kolejna rzecz nieakceptowalna, która spowodowała... O której dowiedziałam się po swoim odejściu i pomyślałam sobie, no dobra, to w takim razie to była dobra decyzja po prostu. Znaczy, tworzy się blok konserwatywno-ludowy gdzieś tam na scenie politycznej. Ja tylko bym chciała jednego, żeby ci wspaniali, fantastyczni ludzie, którzy w Polsce 2050 są, żebym ja ich znalazła w tym przyszłym Sejmie, nie wiem, w sejmikach wojewódzkich, w radach, na samorządach, na różnych poziomach, dlatego że to są osoby naprawdę sprawdzone przez te 3 lata, tak? To znaczy one rzeczywiście sprawdziły się w bojach, może nie wszystkie, no część. Ale mówisz, że chciałabyś, żeby te osoby się znalazły. Tak, ale poczekaj, jako kandydaci do Sejmu i w wyborach samorządowych, czyli z tego wnioskuję, że mogłyby się nie znaleźć, że ci konserwatyści, którzy nagle wyleźli za pleców Szymona Hołowni, mogliby ich wszędzie pozastępować. Znaczy, może nie tyle, że wyleźli za pleców Szymona Hołowni, tylko jakby to ma pewną dynamikę. Ogłaszanie takich koalicji, które się gdzieś tam przyklejają w prawą stronę bardziej sceny politycznej, ma taką dynamikę, że za 2 tygodnie trzeba będzie trochę podbić zainteresowanie, więc przyłączyć jakieś nowe środowisko. Nie wiem, czy to będą jakiś rodzaj samorządowców, czy to będzie inne środowisko prawicowe. Generalnie... Przepraszam, to ci wejdę w słowa. Na przykład, czy myślisz, że przedstawiciele, znowu przywołam to określenie, konserwatywnej kotwicy, konserwatywnej frakcji w Platformie Obywatelskiej, środowiska związane niegdyś z Platformą, teraz od niej odchodzące, Bronisław Komorowski na przykład, albo też ludzie z samego serca Platformy, ludzie, którzy twierdzą, że mają serce po prawej stronie, czyli na przykład Grzegorz Schetyna, czy te osoby mogłyby się nagle niespodziewanie znaleźć w ugrupowaniu Szymona Hołowni? To znaczy, ja ci nie odpowiem na to pytanie oczywiście, bo nie wiem najzwyczajniej. Donald Tusk powiedział, że na listach Platformy nie znajdą się osoby, które nie zagłosują za legalizacją aborcji do 12 tygodnia. To znaczy, że wiele z obecnych parlamentarzystów będzie miało ten dylemat. No, nie stało się nic wielkiego, no bo tam chyba odszedł jeden poseł Sonik, tak, z Platformy po tej deklaracji Donalda Tuska, ale nie wiem, co będzie z tymi, którzy są konserwatywni, tak, no być może, nie mam pojęcia, no czy pewnie gdzieś w tym ogromnym zbiorze przyszłych scenariuszów, które rzeczywistość nam pisze, pewnie taki scenariusz gdzieś tam istnieje, ale nie dam sobie uciąć ani ręki, ani głowy, że tak i że jest on w ogóle jakkolwiek prawdopodobny. Natomiast wracając, no to ja bym szalenie jakby chciała, żeby to była taka koalicja, która się bardziej poszerza, a nie zawęża, tak? To znaczy absolutnie nie chciałabym, żeby to gdzieś tam skończyło w jakiejś, nie wiem, rekonstrukcji Polski Plus, PJN-ów i różnych innych takich ugrupowań, które gdzieś tam po prawej stronie sceny politycznej już widzieliśmy. Tak, przypomnijmy, Polska jest najważniejsza, to mieli być tacy ugrupowani, umiarkowani PiS-owcy i to się nie udało. No jakby tak, PiS i umiarkowanie to nie idzie w parze, ale w Polsce w ogóle prawica nie idzie w parze z umiarkowaniem. W Polsce prawica depcze obywateli o nieprawicowych poglądach i narzuca im swoje standardy, które są w mojej ocenie po części po prostu chore, a po części bardzo zacofane i sprzeczne z wartościami nowoczesnego Zachodu. Wokół Rokity też było coś takiego chyba, prawda? Tak, były ruch 100 tak zwany, były ciągle próbowano takiego zrobić. W każdym razie ja bym chciała odnowienia na pewno twarzy w polskiej polityce. Nie chciałabym, żeby przypadkiem przez te wszystkie przestawianki doszło do stworzenia takiej trampoliny, która daje reprodukcję właśnie tym, którzy
już w niej od dawna są i to są właśnie najstarsze twarze, bo umówmy się, w momencie, kiedy partia tak nowa jak Polska 2050 łączy się z partią no, o dużym doświadczeniu politycznym, jakim jest PSL, nie oceniam tutaj tak w żaden sposób, no to jednak te agendy muszą jakoś tutaj na siebie zachodzić. Ja zawsze byłam zwolenniczką zbudowania dużego, pojemnego bloku, żebyśmy się naprawdę, tak jak mówiliśmy zresztą w Polsce 2050, zmieścili się tu wszyscy. A czy jest prawdą, że to nie będzie mieć formy koalicji nawet wyborczej, tyle że czy tylko po prostu kandydaci Szymona Hołowni będą startować z list wyborczych PSL jako kandydaci PSL? A nie wiem, nie słyszałam jeszcze w takiej wiadomości, no może za wcześnie po prostu na takie dywagacje, natomiast oczywiście, że chodzą plotki na ten temat różnego rodzaju powiem w ten sposób, że lepiej się do nich nie odnosić. Tak? One czasami się potwierdzają, nawet te najbardziej nieprawdopodobne, a czasami w ogóle nie, ale lepiej się do nich nie odnosić, bo one to też powoduje pewne konsekwencje, pewne kręgi na wodzie, tak? Które się potem wytwarzają, więc nie skomentuję ci tego po prostu. No dobrze, więc cię zapytam o to, co sama powiedziałaś w rozmowie z Dorotą Wysocką-Sznep. Powiedziałaś, że ugrupowanie, czy ten blok PSL Polska 2050 mógłby się również wzbogacić o ludzi Jarosława Gowina z partii nie, Porozumienia. Nie, nie. A oni, nie. To jest przepraszam. Tak daleko idące nadużycie. Nie, nie, to czekaj, to żeby nie było, to ja sobie spróbuję tutaj wygooglować. A, przepraszam cię, to nie ty powiedziałaś, to powiedziała Dorota Wysocka-Sznep, cię zapytała o to. Przepraszam, rzeczywiście przekręciłem, ale bo wzbudziło to we mnie duże emocje, zjeżyło mi się wszystko na karku, ponieważ Porozumienie, Gowinowcy z Porozumienia w tej chwili podpisują jakiś pakt o współpracy z ugrupowaniem Agrounia Michała Kołodziejczaka, który jest antyukraiński, antyzachodni i jest intensywnie chwalony przez rosyjskie media. No, jest lansowany w każdym razie, jest przedstawiany tam jako ten człowiek, który podpala Warszawę i w ogóle rozbija tą złą, fałszywą Polskę, bo Polska jest tak przedstawiana w rosyjskich mediach. Tego nie wiedziałam, o czym mówisz, znaczy, bo nie jest to powszechnie znany fakt, natomiast rzeczywiście mówi się w korytarzach sejmowych, że no, trzeba by sprawdzić, skąd są pieniądze na budowę Agrounii. Tak jak zresztą o każdym, jak się o nas mówiło o Polsce 2050, o każdym nowym ugrupowaniu, w momencie, kiedy coś się tworzy, zwłaszcza w takich warunkach geopolitycznych, to rzeczywiście pojawiają się liczne pytania. Natomiast widziałam kilka razy, jak główne mainstreamowe media gdzieś tam Michała Kołodziejczaka promują. Nie mam pojęcia. Znaczy, każdy ma prawo w Polsce założyć partię generalnie, o ile działa na rzecz polskiej demokracji i systemu demokratycznego. Można by się zapytać, czy na przykład Konfederacja ma taki cel i czy cała. Dzisiaj się chyba Konfederacja zresztą rozpadła z tego, co widziałam w mediach. Ale też PiS bardzo próbuje pracować na to, żeby ją podciąć, pompując Bąkiewicza. No więc będzie to miało taki skutek, że Bąkiewicz się PiSowi urwie w pewnym momencie, zgarnie kasę, nie? I stworzy jakieś własne listy, być może z Kołodziejczakiem, kto wie. No wiesz, jak sama mówisz, różne scenariusze są możliwe, być może PiS zje Konfederację. Bardzo wielu by tam chciało, być może Konfederacja pójdzie z Ziobrą, a skoro mówimy o tych właśnie niewiarygodnych scenariuszach, które, jak powiedziałaś, mogą się jednak zrealizować, czy wyobrażasz sobie, że tutaj swatką byłoby Porozumienie, czy wyobrażasz sobie, że doszłoby do takiego mariażu, że mielibyśmy w jednym bloku wyborczym Szymona Hołownię i Michała Kołodziejczaka? Nie, to znaczy ja myślę, że to jest jednak no go. I chciałabym, masz taką nadzieję. O. Chciałabym się nie mylić, tak. Znaczy, to też jakby traktujmy się poważnie. Ludowcy i Polska 2050 są ugrupowaniami, które no, gdzieś tam jednak są na scenie politycznej zalogowane do systemu.
Porozumienie się w tej chwili podzieliło i właściwie zostało już z niego niewiele. Też wyszedł z niego na przykład Janek Strzeżek, którego zawsze oceniałam bardzo pozytywnie, jego robotę. Magda Sroka jest w środku. Tam generalnie jest kilka osób, które są godne uwagi. Natomiast na pewno nie jest to jakieś znaczące ugrupowanie w tej chwili. No, a jak się połączy z Agrounią, zobaczymy. Znaczy, ja generalnie wszystkim po stronie demokratycznej dobrze życzę, żeby nie było, bo tylko jest niestety taka szansa, że przez to rozdrobnienie opozycji to Kaczyński dostanie do ręki misję tworzenia rządu, nawet jak nas będzie więcej. No i wtedy wiesz, co zrobi, nie? Znaczy, no, wszystko, co może. Jeżeli nie będzie miał większości wyborczej, to zacznie kupować sobie posłów, żeby tę większość mieć, co już wielokrotnie robił. I tu się pojawia pytanie, czy Szymon Hołownia, wprowadzając różnych konserwatywnych byłych pisowców, postpisowców, okołopisowców, czy nie ułatwi Kaczyńskiemu tej roboty? No bo przecież takiego ujazdowskiego Kaczyńskiemu na pewno jest łatwiej kupić niż na przykład Adriana Zandberga, prawda? Może inaczej. Ja bym nie zakładała, że kogokolwiek da się kupić, tak? Bo Ale na pewno. przepraszam, widzieliśmy, ale w tej kadencji Sejmu widzieliśmy nieustanne kupowanie. Ktoś odchodził, ogłaszał, że odchodzi, a po chwili wracał. Zresztą powiedziałem o kupowaniu Adriana Zandberga jako o niemożliwości, ale widzieliśmy posłankę Pawłowską, która odgrywała przez lata szczerą lewicę. Tak. Chodziła z błyskawicą z strajku kobiet, a teraz jako pisówka czyta z brewiarza jakieś godzinki w kościele katolickim. Znaczy, może inaczej. Ja Monikę widziałam w sytuacjach jakby oficjalnych i kościelnych również, kiedy była na lewicy, więc to akurat nie jest dla mnie zaskoczenie. Natomiast ona głosowała na przykład przeciwko ustawie Kai Godek, czyli jakby czegoś tam się trzyma. Ale rzeczywiście to był taki skok, który jakby trudno wytłumaczyć. Więc żeby się ta trzutka Jarosława Kaczyńskiego nie powiększyła mu po wyborach, jednak no, powinniśmy mieć jakiś rodzaj, nie wiem, no nie wiem czego, no to podpisać to też się można pod wszystkim, nie? Ale generalnie myślę, że w tej chwili służby, jeżeli mają dużo roboty, to mają dużo roboty z tym, żeby identyfikować przyszłych posłów opozycji i wypychać sobie szuflady kwitami na nich, których potem będzie używał Jarosław Kaczyński nie tyle do przekupstwa, ile do szantażu najzwyczajniej, tak? Bo te metody, które on stosował i w tym rozdaniu, no to na złote góry to wiadomo, no nie każdy pójdzie na szczęście, oby nikt nie poszedł w następnej kadencji. Natomiast są jeszcze takie metody, no powiedzmy, nie marchewkowe, tylko z kijkiem, nie? I to może być problem. Ja nie chcę robić tutaj jakiejś dywagacji i nie chcę też, żeby zostało to, bo to zostało to bez komentarza, kiedy mówisz, że kiedy Szymon Hołownia wprowadzi. Oni się sami wprowadzą, Tomku. Znaczy, w takim sensie, że to jednak jest tak, że ja mam nadzieję, że Szymon Hołownia wprowadzi jak najwięcej ludzi z nowego rozdania, z nowej polityki. No i też życzę tym wszystkim, których poznałam przez ten czas, tym właśnie, którzy chcą się do polityki dostać i naprawdę są tego warci, żebyśmy się w tym przyszłym Sejmie spotkali. Bardzo po rycersku traktujesz ugrupowanie, które równocześnie krytykujesz i opuszczasz. No może nie ugrupowanie, tylko kierownictwo. Czy ja krytykuję? No, czy gdzieś mi partia odjechała w prawo, nie? Skręciła mi po prostu w prawo i ja się już w tej formule nie mieszczę. Lepszy byłby ten jeden blok, pewniejszy, walczyłam o niego do samego końca, nie udało się i pewne rzeczy trzeba, trzeba robić uczciwie, nie? Ja bym nie mogła się tak zgowinować za przeproszeniem i zgiąć paragraf, zawiązać sobie kręgosłupa, żebym teraz powiedziała, że Polacy nic się nie stało. No nie, znaczy, tu już doszliśmy do pewnego kresu. Sawicki powiedział, baba z wozu konią lżej. To Więc Sawicki. no.
Tak, znany aforysta, mistrz ciętej riposty z PSL. Słuchaj, to, że się ma cięte riposty, jeszcze na minutę naciągnę tego programu, jeżeli mogę. Mamy jeszcze kilka minut, spokojnie. Dobrze. To, że ktoś daje cięte riposty, to jest dobrze w polityce. Gorzej, jak w momencie, kiedy idzie przez Sejm ten IPN dla dzieci nieszczęsny, czyli ten instytut tam rodziny i czegoś Wróblewskiego, który w zamierzeniu wyjmował z budżetu 30 milionów rocznie, tak? Czyli ten bastion konserwatystów sejmowych, którzy złożyli w Trybunale ten wniosek, dzięki któremu polskie kobiety zostały zgnębione. I nagle w głosowaniu okazuje się, bo Wróblewski nie jest lubiany jakoś szczególnie w swoim ugrupowaniu, że ta frekwencja PiSu jest dość słaba, ale dzięki czterem głosom wstrzymującym, między innymi Marka Sawickiego, przegrywamy jednym głosem jako opozycja, nie? I ten instytut. No, powiedz dwa słowa więcej o tej ustawie, bo tutaj nie wszyscy widzowie wiedzą. Była taka próba, znaczy pisma swoje frakcje, które, jak pewnie wiemy, próbuje dokarmiać, tak, w różny sposób. I między innymi taką próbą tej protowilli plus, że tak powiem, dla tej frakcji ultrakonserwatystów, do której, której przewodzi poseł Wróblewski, który chciał być rzecznikiem praw obywatelskich, o mój Boże, i która no, tych ultrakonserwatystów pisowskich gromadzi, to no, była taka ustawa, która fundowała im Instytut Rodziny i no nie spojrzę teraz, Instytut Rodziny i czegoś w każdym razie, Instytut Rodziny i Demografii, tak? W kraju, w którym kobiety boją się rodzić dzieci, w kraju, w którym ta dzietność i demografia jest katastrofalna właśnie z powodu działalności ultrakonserwatystów, no, postanowili powołać sobie kolejny instytucik, którego działalność kosztowałaby 30 milionów miesięcznie. No ale żeby taki instytut postawić na nogi, to trzeba uchwalić specjalną ustawę, bo te wszystkie instytuty, nie wiem, Pileckiego, nasiennictwa, tak, mają specjalne ustawy, na których działają. Nie wiem po co, no ale mają. I ta ustawa szła przez Sejm i nagle okazało się, że opozycja może wygrać, nie wygrała. I to był właśnie między innymi, z tego co pamiętam, głos Marka Sawickiego, więc tutaj chodzi o to, żebyśmy byli niezawodni, nie? Żebyśmy mogli na sobie polegać, żeby w momentach próby było tak, że nikt z nas, nikomu nie drgnie ręka po prostu, nikt się no nie zawadzi. Tak, ale żeby tak było, to musimy być wolni od kryptopisowców, kryptoultraprawicowców, ludzi, którzy jak słyszą właśnie jakieś hasełka tam o dopieszczaniu rodziny i embrionów, to natychmiast głosują za, bo im się gdzieś słyszą w duszy głos proboszcza, który mówi: głosuj tak, Mareczku, głosuj, bo inaczej do piekła pójdziesz. Musimy być od takich ludzi wolni. I ja żyjemy w Polsce już trochę czasu i się okazuje, że od tych ludzi jest bardzo trudno się uwolnić, nawet po demokratycznej stronie sceny politycznej. No bo ja oni opanowali do perfekcji opanowali ten sposób reprodukcji politycznej tego dziadostanu, tak, który w Polsce jakby kiełkuje zawsze przed wyborami, nic nie robiąc po wyborach. Ja bym powiedział nawet klechi stanu. Tak, i tego na szczęście, znaczy tego o czym mówię w tej chwili na pokładzie Polski 2050 i PSL-u nie ma. I żeby nie było tak, że wszystko źle po tym Gujazdowskim, to nie pamiętam w tej chwili jak było, ale wydaje mi się, że on jednak pracuje normalnie w większości senackiej. I w momencie, kiedy były trudne próby, na przykład z takimi właśnie ustawami, które pchała Kaja Godek przez Sejm, to on stanął na wysokości zadania, nie? Więc tutaj koniec końców jakby chodzi o te głosy, tak? To znaczy koniec końców chodzi o to, żeby ktoś nie zawiódł. A jakie ma poglądy i jaką ma historię? To się jednak, to jak ktoś głosuje, to się nieraz wiąże. Nie zawsze, wiem, że w Sejmie nie zawsze, ale to się jednak nieraz wiąże z poglądami. Ostatnie pytanie. Chciałam coś powiedzieć dobrego o senatorze Gujazdowskim. Powiedziałaś, że zagłosował jak trzeba w przypadku ustawy Kai Godek.
Pozdrawiamy senatora Ujazdowskiego i dziękujemy za to, że zagłosował wtedy jak trzeba. Ostatnie pytanie. Chyba tak, wiesz, bo nie sprawdzę ci teraz. No to jest... Tak, musielibyśmy teraz sprawdzić. Ostatnie pytanie. Wiemy, że PiS przeciąga Polskę na wschód. PiS się teraz pomalował w gwiazdki i paski, udaje najwierniejszego sojusznika Joe Bidena, chociaż jeszcze niedawno opluwał prezydenta Ameryki. PiS-owscy propagandziści twierdzili, że nawet politycy pisali, że wygrał w wyniku oszustwa i tak dalej. Ale PiS, niezależnie od tego, no każdy, kto ma pamięć lepszą trochę niż złota rybka, wie, że PiS ciągnie Polskę na wschód i że robił to przez wiele lat. Dla Polski, z punktu widzenia geopolitycznego, dla Polski no, zwycięstwo opozycji byłoby bezcenne. Więc czy ci, którzy rozbijają opozycję, tworząc na przykład taki sobie blok PSL... Wiem, czym się skończy to pytanie. Nie, to pytanie jest bardzo proste. Czy ci, którzy rozbijają opozycję, tworząc taki blok na boku PSL Polska 2050, czy oni mają świadomość tego, co robią? Kolejnego wielkiego ryzyka geopolitycznego, jakie tworzą? Wiesz co, tu musiałbyś na takim gorącym krzesełku posadzić i roastować tak, liderów tak naprawdę. Ja myślę, że to nie wynika, że pytasz o odpowiedzialność. Ja myślę, że 3 lata jest na to w Sejmie, żeby się pięknie od siebie różnić i zbudować się na jakby swoją pozycję i rozpoznawalność, a później przychodzi taki czas, przynajmniej my się znaleźliśmy w takim czasie, w którym te podziały i egoizmy jednak trzeba trochę zakopać, tak? I maksymalizacja ilości foteli w ławach, znaczy na sali plenarnej, nie powinna być tym, co nas szczególnie pcha. Ja wiem, że ja mówię teraz rzeczy, które są no, wręcz nie do wyobrażenia dla tych, którzy są. Maksymalizacja foteli, czyli to, że każda grupka chce mieć jak najwięcej swoich posłów. To jest, i żeby nie było, to jest dobre i naturalne, w normalnych warunkach. Tylko że teraz rzeczywiście, no, zawsze chciałam, tak, żebyśmy po partnersku jako opozycja jednak się dogadali na szeroką Unię. Dlaczego? Dlatego, że prawica jest z samej nazwy zjednoczona, chociaż wiemy, że jest podzielona w środku, ale dzięki temu, że technicznie jest zjednoczona, to rządzi. My tej lekcji co ciągle nie potrafimy odrobić i mam wrażenie, że dzisiaj sobie przypomniałam taką scenę, jak oglądaliśmy w Krytyce Politycznej, to było no dobre 12 lat temu, taką wiesz, ławkę tych prawicowych Napoleonów, nie? Że oni wszyscy siedzieli i się zastanawiali, z jakiego powodu nie mogą wygrać wyborów, no właśnie dlatego, tak, że byli za bardzo podzieleni, za bardzo rozdrobnieni, żeby mieć taką szansę. Mimo wszystko nie chciałabym zostawiać tutaj wszystkich z jakimś czarnowidztwem. Opozycja wygra wybory i powinniśmy na nie iść, nie powinniśmy słuchać wcale, że one tam mogą być sfałszowane, bo im więcej nas pójdzie, tym trudniej jest fałszować. Tak, tym trudniej jest fałszować i powinniśmy ze wszystkich sił się postarać, żeby PiS-u nie dopuścić do tej trzeciej kadencji, bo to już będzie kompletna katastrofa. To już będzie wysłanie nas, znaczy zalogowanie nas po prostu na Kremlu. No bo może inaczej, no, widzimy w tej chwili to, w jaki sposób Polska się na wschód przesuwała, tak? Jakie były kampanie nienawiści wobec osób LGBT+. No ty robisz w tym materiale, więc wiesz, najlepiej mógłbyś tutaj mówić, nie wiem, 12 lat pewnie już ze zgromadzonego materiału, jak bardzo ostatnie lata, ostatnie 2 kadencje PiS-u na wschód nas przesunęły. Natomiast rzeczywiście powinniśmy nie dopuścić do tego, to jest raz, a dwa, po tych wygranych wyborach jednak, cały czas się upieram, powinniśmy mieć już plan na to, co dalej. To znaczy, to nie powinien być czas, kiedy, wiesz, wyobraź sobie te 3 bloki, które na dzisiejszy dzień wchodzą, czyli Lewica, tam Koalicja Obywatelska i ten PSL i 2050 zaczynają dopiero po prostu rozważania, co dalej. Absolutnie. Nie możemy dać Kaczyńskiemu takiej w ogóle cienia, tak, ani sekundy szansy na to, żeby on cokolwiek. No.
Absolutnie się z Tobą zgadzam. Dziękuję za te energetyzujące słowa na koniec. Naszą gościnią była posłanka Hanna Egil-Piątek, którą prawdopodobnie dziękuję w przyszłości bardzo. Będziemy jeszcze zapraszać. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dochodzenie prawdy. Tomasz Piątek, Reset Obywatelski. Przeskoczyliśmy w taki sposób, bo musieliśmy rozmowę z posłanką Hanną Gil-Piątek nagrać, ale nagraliśmy ją tuż przed programem. Posłanka mogła o 18, nie mogła o 19. Kochani, a my przechodzimy do kolejnego bohatera dzisiejszego wieczoru, ale którym będzie człowiek mało znany, być może, ale bardzo ważny. Ale zanim do niego przejdziemy, to przypomnę raz jeszcze o tym, żeby wspierać nas poprzez wpłaty na konto Fundacji Arbitror albo poprzez naszą zbiórkę na portalu zrzutka.pl, a najlepiej w serwisie Patronite, gdzie można sobie zrobić zlecenie stałe i wpłacać nam parę złotych co miesiąc. A parę złotych co miesiąc to więcej niż góra forsy jednorazowo. To zawsze powtarzam i będę powtarzać, bo niestety nie mamy sponsorów rządowych, nie dostajemy lokali z puli afery Villa Plus. Nie mamy też sponsorów komercyjnych, mamy tylko Was, sponsorów obywatelskich, co bardzo mnie zresztą cieszy, bo lepiej być sponsorowanym przez fajnych ludzi niż przez niefajnych. A my przechodzimy do człowieka dosyć specyficznego, trochę tajemniczego. Będą skany, dlatego zakładam okulary, bo będę sam musiał się w nie wpatrywać. Poproszę naszego dzielnego realizatora Marcina o pierwszy skan. To jest skan ze strony prezydenta, ze strony kancelarii prezydenta Dudy. Czytamy tutaj, że Przemysław Żurawski-Welgrajewski, takie właśnie złożone nazwisko ma ten człowiek, Przemysław Żurawski-Welgrajewski jest przewodniczącym Rady do Spraw Bezpieczeństwa i Obronności przy prezydencie Dudzie. Prezydent Duda, być może nie wszyscy wiedzą, prezydent Duda ma taką Radę do Spraw Bezpieczeństwa i Obronności i przewodzi jej Przemysław Żurawski-Welgrajewski. Przemysław Żurawski-Welgrajewski ma ciekawą historię. W 1992 roku był pracownikiem Biura Ministra Obrony Narodowej do Spraw Polityki Obronnej. Potem był w latach 1995-96 w Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Integracji Europejskiej i Pomocy Zagranicznej. Jak widać, zajmował się dość ważnymi sprawami. Poproszę o kolejny skan, tym razem z Wikipedii, gdzie też jest artykuł na temat Przemysława Żurawskiego-Welgrajewskiego. Czytamy tutaj, że w 2014 roku Żurawski-Welgrajewski został członkiem Rady Programowej Prawa i Sprawiedliwości i zasiadał również w gabinecie politycznym ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, pisowskiego ministra, oczywiście, jak pamiętamy. Jak widać, pan Żurawski-Welgrajewski zajmuje się bardzo ważnymi, istotnymi sprawami, więc i służby, i obywatele też, i dziennikarze mają prawo i obowiązek interesować się jego przeszłością i powiązaniami. No, obywatele i dziennikarze mają prawo, a służby mają obowiązek, chciałoby się powiedzieć. Dlatego postanowiłem zajrzeć do esbeckich akt dotyczących Przemysława Żurawskiego-Welgrajewskiego. Poproszę o kolejny skan. To jest zdjęcie z ekranu komputera znajdującego się w archiwum cyfrowym, znajdującego się w czytelni Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Przez taki komputer można się połączyć z archiwum cyfrowym IPN. Ono nie jest dostępne z internetu. No i tutaj czytamy, że Instytut Pamięci Narodowej przechowuje akta paszportowe dotyczące wyjazdów zagranicznych w czasach PRL-u. Akta paszportowe Żurawskiego-Welgrajewskiego. Czytamy, że one mają sygnaturę IPN, IPN-LD, to znaczy, że są przechowywane w Łodzi, w łódzkim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej. Czytamy, że Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi przekazała te akta do IPN.
To jest na, ta ostatnia informacja jest na dole skanu. Komenda Wojewódzka Policji, ponieważ policja odziedziczyła papiery milicji obywatelskiej, komunistycznej milicji obywatelskiej, no a komunistyczna służba bezpieczeństwa formalnie stanowiła część milicji obywatelskiej. Dlatego policja przejęła również esbeckie akta i w tym przypadku przekazała je do Instytutu Pamięci Narodowej. Przekazała wśród tych akt, które przejęła Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, były akta paszportowe Żurawskiego, Welgrajewskiego. Więc na pierwszy rzut oka wszystko wygląda normalnie. Pan Żurawski, Welgrajewski, udało mu się jakoś tam podróżować za czasów PRL, co nie było łatwe, bo komunistyczna służba bezpieczeństwa wydawała obywatelom paszporty i to tylko tym, co do których nie miała żadnych zastrzeżeń. Tylko ci obywatele dostawali paszport, mieli możliwość wyjazdu za granicę. Szczególnie pilnowano tego przy wyjazdach na zachód. No i tu chciałoby się spytać, gdzie Przemysław Żurawski-Welgrajewski wyjeżdżał. Nic prostszego, trzeba zajrzeć do jego teczki. Jak tutaj widzimy na tym skanie, Instytut Pamięci Narodowej posiada jego teczkę paszportową. Więc zamówiłem sobie tę teczkę, po czym dostałem taką odpowiedź. Poproszę o kolejny skan. To jest pismo, które dostałem z Instytutu Pamięci Narodowej. Poinformowano mnie, że materiały archiwalne o sygnaturze IPN LD 533/4693/59 nie zostały przejęte przez oddziałowe archiwum IPN w Łodzi. Ta sygnatura właśnie IPN LD 533/4693/59 to są akta paszportowe Przemysława Żurawskiego-Welgrajewskiego, prominentnego pisowca specjalizującego się w polityce zagranicznej, bezpieczeństwie i obronności. I no jak to zobaczyłem, to zdębiałem. Zdębiałem, bo akta musiały zostać przejęte przez IPN, akta Żurawskiego-Welgrajewskiego musiały zostać przejęte przez Instytut Pamięci Narodowej, skoro dostały sygnaturę Instytutu Pamięci Narodowej. Żadne archiwum na świecie nie zamieszcza w swoich katalogach i nie nadaje sygnatur materiałom, aktom, książkom, papierom, dokumentom, których nigdy nie dostało. A tu się nagle dowiadujemy, że te akta nie zostały przejęte przez oddziałowe archiwum IPN w Łodzi. Chociaż wcześniej, przed chwilą czytaliśmy, taka informacja jest w archiwum cyfrowym IPN, że przecież Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi przekazała IPN te dokumenty. No i na pewno przekazała je do archiwum IPN w Łodzi, bo ono jakby odpowiada za esbeckie papiery z terenów województwa łódzkiego. To jest bardzo dziwne i to bardzo nam przypomina sytuację z teczką paszportową Jarosława Kaczyńskiego, w której zapewne znajdują się informacje tłumaczące, dlaczego komuniści pozwolili działającemu w podziemiu Kaczyńskiemu pojechać sobie do Wiednia w 1984 roku. Tymczasem dla działaczom opozycji takich pozwoleń zazwyczaj nie wydawano. Czasem dostawali bilet w jedną stronę, po prostu wyjeżdżaj i nie wracaj. Natomiast opozycja bardzo nie chciała, żeby ktoś sobie mógł, jakiś działacz podziemia, wyjechać na 2 tygodnie do Wiednia na zachód, żeby knuć tam z wrogami komunizmu, a potem sobie jeszcze wrócić i przywieźć jakieś informacje lub instrukcje z zachodu dla działaczy podziemia w Polsce. Jednak Kaczyńskiemu na to pozwoli. I to tłumaczy, dlaczego teczka Jarosława Kaczyńskiego, chociaż posiada sygnaturę IPN, oficjalnie występuje jako teczka nieprzejęta przez IPN. Najprawdopodobniej teczkę Kaczyńskiego ukryto po to, żebyśmy nie mogli się dowiedzieć, jak się Jarosław Kaczyński odpłacił esbekom za to, że pozwolili mu wyjechać do Wiednia. I tutaj no, trzeba zapytać, czy nie mamy tutaj do czynienia z jakimś podobnym przypadkiem. Dlaczego nie wiemy nic, dlaczego nie możemy zajrzeć do teczki Przemysława Żurawskiego-Welgrajewskiego, dlaczego IPN twierdzi, że ta teczka nie została przejęta przez IPN, chociaż ma sygnaturę IPN i wiemy, że IPN-owi przekazali ją policjanci z Łodzi. Dlaczego? Pierwsza odpowiedź na to pytanie no jest taka, która się nasuwa się od razu, odpowiedź taka, że coś w tej teczce jest niewygodnego.
dla PiS, dla obecnej władzy, a przede wszystkim dla pisowskich służb. Być może z jakichś przyczyn służby obecnej władzy, służby specjalne, na przykład Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zdominowana przez PiS, być może te służby nie chcą, żebyśmy się dowiedzieli o przeszłości Przemysława Żurawskiego, Welgrajewskiego. Dlaczego mówię służby? No to, bo to one najczęściej w tych teczkach mieszają i one też mają możliwość, żeby teczki utajniać. Ja nie podejrzewam tutaj jakiegoś błędu ze strony archiwistów IPN, bo miałem z nimi do czynienia. Wiem, że pracują niezwykle sumiennie. Nie należy mylić archiwistów, profesjonalistów IPN z ich politycznym kierownictwem, z ludźmi w rodzaju Cęckiewicza. To są zupełnie inni ludzie. To nie są fanatycy, to są profesjonaliści. Oni ciężko pracują i dbają o każdy papier. To, co tutaj widzimy, to byłby bardzo gruby błąd, właściwie niemożliwy. No nie da się napisać, że IPN nie ma teczki, jeśli ta teczka ma sygnaturę IPN. Nie można napisać, że ta teczka, nie można sobie wymyślić, że teczka nie wpłynęła do IPN, skoro ma sygnaturę. To jest bardzo niezwykła sprawa, ale na tym nie koniec dzisiejszych rewelacji z Instytutu Pamięci Narodowej. Poproszę o kolejny skan. Tym razem jest to skan z Krajowego Rejestru Sądowego, a dokładnie z serwisu rejestr.io, w którym znajdują się akta spółek. Informacje oficjalne, oficjalne informacje o spółkach prawa handlowego. O spółkach, przede wszystkim o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, o spółkach akcyjnych. I jest taka spółka, którą zapewne, której nazwa nam się obiła o uszy, spółka Srebrna. To jest spółka, którą za pośrednictwem swojej fundacji Jarosław Kaczyński kontroluje i umieszcza w tej spółce swoich najwierniejszych ludzi. To jest ta spółka, co miała wybudować dwa wieżowce w Warszawie. I w tej spółce, w spółce Srebrna, w zarządzie tej spółki przez 8 lat zasiadał Michał Zygmunt Sobieszczański, urodzony 22 września 1949 roku. Kim jest Michał Sobieszczański? No skoro zasiadał w tej spółce, w jej zarządzie, to musi być zaufanym człowiekiem Kaczyńskiego. Jak bardzo? Odpowiedź na to znajdujemy w książce Jarosław Tajemnice Kaczyńskiego, którą opublikował Michał Krzymowski. To już chyba jakieś 8 lat temu, jeśli nie dawniej, 8 albo 9. I co czytamy w tej książce? Czytamy, że Michał Sobieszczański to kierowca Jarosława Kaczyńskiego, który cieszył się sympatią jego mamy i chętnie pomagał przy różnych drobnych robotach w domu państwa Kaczyńskich, bo Sobieszczański to szofer i złota rączka zarazem. Z wykształcenia jest elektrykiem, ale ma dryg do wszelkiego majsterkowania. Ustawia u Kaczyńskich antenę, przykręca gniazdko, naprawia kran. Mama docenia tę pomoc i ma o Sobieszczańskim dobre zdanie. Jarosław w końcu awansuje go z kierowcy na członka zarządu kontrolowanej przez siebie spółki Srebrna. Piękna opowieść, my uwielbiamy takie opowieści. Wyborcy PiS uwielbiają takie opowieści, bo sobie mogą przy nich myśleć, o jaki dobry ten Kaczyński, docenia prostego człowieka, szczery, wierny kierowca, zostaje członkiem zarządu wielkiej spółki obracającej milionami. No jak tu nie kochać tego Kaczyńskiego? My też uwielbiamy takie opowieści, bo mówimy sobie, czytamy to i się śmiejemy i mówimy, jaki ten Kaczyński głupi, albo jaki ten Kaczyński zagubiony, jaki ten Kaczyński bezradny, nie ma przy sobie fachowców, musi do władz spółki wstawić kierowcę, bo nie ma kogo. A jaki ten Kaczyński naiwny, jeśli myśli, że kierowca, który naprawi kran, będzie dobrym członkiem zarządu spółki. No wszyscy uwielbiamy takie historie. Problem w tym, że one nie do końca są spójne z rzeczywistością. Pan Sobieszczański faktycznie był kierowcą, ale był nie tylko tym. Pytanie, kim był wcześniej? Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w aktach Instytutu Pamięci Narodowej. Poproszę o kolejny skan.
To jest fragment jednego z dokumentów znajdujących się w teczce paszportowej Michała Sobieszczańskiego. Widzimy tutaj datę urodzenia, ona się zgadza, to jest ten sam Michał Sobieszczański ze spółki Srebrna. Czytamy, że on jest elektrotechnikiem. Nie tylko kierowcą. I czytamy, że posiada własne środki dewizowe, żeby jeździć po świecie. Własne środki dewizowe to oznaczało, że posiada walutę zagraniczną, zachodnią. Przede wszystkim najczęściej chodziło o dolary, które wtedy były bardzo drogie, ponieważ złotówka miała jeszcze mniejszą wartość niż teraz. I tu się pojawia pytanie, jak skromny elektrotechnik, kierowca mógł sobie zarobić na to, żeby jeździć po świecie. Czy na pewno miał te własne środki dewizowe, czy tylko tak skłamał w podaniu o paszport, żeby ten paszport dostać? No, żeby zapewnić esbeków, że nie będzie na Zachodzie żebrał i przynosił wstydu PRL-owi, tylko wyjedzie posiadając jakieś własne środki. No cóż, popatrzmy na kolejny skan. To dalszy ciąg akt paszportowych Michała Sobieszczańskiego. Czytamy tutaj, że Michał Sobieszczański nie był sobie byle jakim elektrotechnikiem, tylko był elektrotechnikiem, który pracował w dowództwie Wojsk Obrony Powietrznej kraju, czyli w komunistycznej armii PRL. Był pracownikiem cywilnym, jak czytamy, no ale pracował w jednym z najważniejszych centrów komunistycznej armii, w jednym z najważniejszych ośrodków. Dowództwo Wojsk Obrony Powietrznej no było takim oczkiem w głowie generalicji PRL-owskiej. Obawiano się bardzo nalotów, rakiet, bomb atomowych i tak dalej. Cały czas tego nieba nad Polską chciano pilnować, żeby amerykańskie rakiety lub samoloty z wrogiego zachodu tutaj nam nie pozabijały nas bombami. I co to nam mówi? No to nam mówi, że pan Sobieszczański mógł mieć bardzo ciekawą przeszłość i że jego talenty mogły się nie ograniczać tylko do prowadzenia samochodu i naprawy kranu, że mógł obsługiwać różne ciekawe urządzenia, w tym węźle łączności dowództwa Wojsk Obrony Powietrznej kraju, urządzenia na przykład mające charakter tajny i mógł też tam, pracując w tym dowództwie Wojsk Obrony Powietrznej kraju, mógł poznać wielu ciekawych ludzi, wpływowych wojskowych albo wojskowych znających różne tajemnice. Bez wątpienia pan Sobieszczański, pracując w takim miejscu, musiał być dogłębnie sprawdzony przez służby PRL, musiały one mu ufać. Dlatego też pan Sobieszczański powinien mieć nie tylko teczkę paszportową w Instytucie Pamięci Narodowej. Powinien mieć nie tylko teczkę paszportową dotyczącą jego podróży zagranicznych, ale tam też powinny być jego akta jako pracownika armii. Akta mówiące o tym, jak wojskowa służba wewnętrzna, czyli taka komunistyczna żandarmeria polityczno-kryminalna i kontrwywiad wojskowy. Dokumenty mówiące o tym, jak wojskowa służba wewnętrzna pana Sobieszczańskiego sprawdzała. Poproszę o kolejny skan. To jest znowu skan z ekranu komputera z czytelni Archiwum Oddziałowego IPN w Warszawie. To jest skan z Archiwum Cyfrowego IPN. Czytamy tutaj, że gdy wpiszemy Michał Sobieszczański i podamy jego datę urodzenia, to znajdujemy w Instytucie Pamięci Narodowej wyłącznie akta paszportowe. Nie ma żadnych innych teczek, żadnych innych dokumentów dotyczących Michała Sobieszczańskiego.
To bardzo dziwne. To prawie niemożliwe, żeby wojskowa służba wewnętrzna nie miała żadnych dokumentów dotyczących Sobieszczańskiego i nie założyła mu żadnej teczki. Przepraszam bardzo. Kiedy długo mówię, to gardło zaczyna mnie boleć i dzieją się takie rzeczy. Najwyraźniej inne dokumenty dotyczące pana Michała Sobieszczańskiego, złotej rączki Kaczyńskiego i członka zarządu spółki Srebrna, podległej Kaczyńskiemu, najwyraźniej inne dokumenty zniknęły, zostały zniszczone albo wyniesione z Instytutu Pamięci Narodowej, albo obecne służby pisowskie utajniły te dokumenty. Mogły je także utajnić służby III RP w poprzednich dekadach, jeżeli pan Sobieszczański współpracował z tymi służbami. I tutaj zapowiem od razu, że to nie koniec, że jeśli chodzi o współpracowników Jarosława Kaczyńskiego, to ciekawych teczek w Instytucie Pamięci Narodowej jest więcej i będziemy o nich jeszcze mówić w następnych odcinkach, bo w tym odcinku przechodzimy do głównego bohatera naszego wieczoru i tym razem będziemy mówić głównie, nie tylko, ale głównie o sprawach dotyczących teraźniejszości. Poproszę o kolejny skan. Będziemy mówić o tym człowieku. To jest Andrzej Jaworski, urodzony 16 grudnia 70 roku, pisowski poseł na Sejm 6, 7 i 8 kadencji. Od 2009 do 2016 roku pan Jaworski służył Kaczyńskiemu w Sejmie. Poproszę o kolejny skan. Pan Jaworski, jak tutaj się przekonamy, występuje też jako wielki, zdecydowany wróg Rosji i Białorusi. Putinowskiej Rosji i łukaszenkowskiej Białorusi. Wzywa do tego, żeby nie kupować rosyjskich i białoruskich produktów. Czytamy o tym w artykule Gazety Wyborczej, którego fragment widzimy na ekranie. I czytamy też w tym artykule, że Jaworski, były poseł PiS, do jesieni 2021 roku był prezesem zarządu wielkiej firmy VRG, czy też VRG, jeśli chcemy to czytać po angielsku, do której należą znane marki odzieżowe Wistula, Wulczanka, Bytom, Denis Clair oraz marka W. Kruk, jeśli dobrze pamiętam, jubilerska. I czytamy też tutaj, że Andrzej Jaworski jest mocno związany ze środowiskiem Radia Maryja. Poproszę o kolejny skan. To jest fragment artykułu z Wikipedii dotyczący posła Jaworskiego. Czytamy, że we wrześniu 2018 roku został zawieszony w prawach członka PiS. Ciekawe dlaczego. W lipcu 2020 roku objął funkcję prezesa zarządu VRG, czy też VRG. Stanowisko to zajmował do września 2021 roku, a potem w kwietniu 2022 roku wszedł w skład zarządu PZU Życie. W tym samym roku został również pełniącym obowiązki prezesa zarządu, a następnie prezesem zarządu PZU Zdrowie. Warto tutaj przypomnieć, że chodzi o spółki kontrolowane przez państwo, więc zatem to PiS uczynił Jaworskiego prezesem tych spółek, więc jego pokłócenie się z PiS najwyraźniej było tylko chwilowe albo pozorne. Tym bardziej, że w 2022 roku został powołany na pełnomocnika PiS w Gdyni. No dobrze, sprawdźmy, jak to wygląda w Krajowym Rejestrze Sądowym. Poproszę o kolejny skan. W Krajowym Rejestrze Sądowym czytamy, że
Andrzej Jaworski został we wrześniu 2020 roku prezesem zarządu tej spółki i nie do września, tylko do października 2021 roku był tym prezesem. Był prezesem VRG, czy też VRG. We wrześniu został prezesem, a w październiku na wiceprezesa wziął sobie niejakiego Michała Zimnickiego. I pan Zimnicki później pozostał w zarządzie, nadal był wiceprezesem zarządu już po tym, jak Andrzej Jaworski odszedł. Zatem wygląda to trochę tak, jak gdyby przybocznego sobie Jaworski wziął do zarządu PZU, a potem go sobie tam zostawił. Poproszę o kolejny skan. To jest właśnie pan Zimnicki. Tutaj widzimy go na tle nazwy firmy VRG, Vistula Retail Group. I tutaj pojawia się pytanie, co takiego się wydarzyło między tymi panami, między panem Jaworskim, panem Zimnickim, a tym panem, którego zaraz wam pokażę, o właśnie, a Władimirem Putinem. Skąd takie pytanie? Stąd, że, poproszę o kolejny skan, stąd to pytanie, że w serwisach biznesowych, takich jak na przykład serwis inwestycje.pl, czytamy, że, i to jest informacja z listopada 2021 roku, czyli miesiąc po tym, jak pisowiec Andrzej Jaworski odszedł z firmy VRG i przestał być jej prezesem. Czytamy, że VRG planuje, że oferta jej marki Vulcanka będzie, że jej marka Vulcanka, staram się dobrać jakoś takie oględne słowa, będzie sprzedawana w Rosji przy pomocy elektronicznej, internetowej platformy e-commerce. Przypominam, listopad 2021 roku. Moment, w którym Putin już grzał czołgi na granicy ukraińskiej, to znaczy te czołgi grzały silniki. 7 lat po pierwszej napaści Putina na Ukrainę, po zagarnięciu Krymu i Donbasu. Poproszę o następny skan. Nie, wróćmy do poprzedniego skanu, bo widzę, że tutaj nasz dzielny realizator Marcin, tak się pośpieszył się trochę. To nadal jest fragment artykułu z serwisu inwestycje.pl. Tutaj czytamy, że VRG zamierzało wtedy rozpocząć sprzedaż dla Rosjan jeszcze przed końcem 2021 roku. A informacja jest z listopada, czyli chcieli to zrobić najpóźniej w grudniu, w następnym miesiącu. Takich kroków nie przygotowuje się nagle. Nie można tak z miesiąca na miesiąc wejść nagle na wielki rynek rosyjski i to jeszcze przy pomocy platformy e-commerce, którą trzeba zrobić, przetestować, zareklamować. Takie posunięcie musiało być planowane wcześniej. A jeszcze miesiąc wcześniej prezesem VRG był Andrzej Jaworski, rzekomo wielki wróg Rosji. Pisowiec, poseł PiS przez 3 kadencje, obecnie pełnomocnik Kaczyńskiego, pełnomocnik PiS w Gdyni. I tutaj się pojawia pytanie, co się tak naprawdę wydarzyło. Można sobie powiedzieć, że doszło do takiej sytuacji telenowelowej. Prezes Jaworski nie wiedział, że jego na przykład wiceprezes Zimnicki knuje z Rosjanami i kiedy się tylko dowiedział, że Zimnicki knuje z Rosjanami, to odszedł z firmy i powiedział: nie będę w takiej firmie, jestem przecież wrogiem Rosji i Białorusi.
No, ale to byłoby bardzo dziwne i bardzo trudne, żeby wiceprezes albo inny członek zarządu knuł tak za plecami prezesa i przygotowywał taki wielki ruch bez jego wiedzy. Bardziej realistyczna jest wizja taka, według której prezes Jaworski po cichu przygotowywał to z Zimnickim i innymi kolegami, a potem powiedział: słuchajcie, no kolego Winnicki, ja tutaj ze względów wizerunkowych dalej prezesem być nie mogę, poza tym czekają na mnie inne zadania, więc ja się usunę na chwilę przed tym, jak wy ogłosicie, że będziecie teraz sprzedawać dla Rosji. A wy tutaj, kolego Zimnicki, zostańcie i pilnujcie interesu. Co się naprawdę wydarzyło? Która wersja jest prawdziwa, ta telenowelowa czy ta bardziej realistyczna? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy, przyglądając się przeszłości posła Jaworskiego. Poproszę o kolejny skan. To jest fragment artykułu z Wikipedii, gdzie czytamy, że Winnicki faktycznie jest związany z Radiem Maryja i Tadeuszem Rydzykiem. Czytamy, że został przewodniczącym Rady Instytutu Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II, działającego przy kościele Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II w Toruniu. Czytamy, że Jaworski był wieloletnim członkiem sekretariatu SOS dla Radia Maryja i telewizji Trwam. Organizował też akcję SOS dla rodziny. No, jak wiemy, Radio Maryja, telewizja Trwam to są sztandarowe inwestycje, czy też maszynki do robienia pieniędzy Tadeusza Rydzyka. I wiemy, że Tadeusz Rydzyk jest na wiele sposobów związany z Rosją. Wszystko wskazuje na to, że jest agentem Rosji, co opisałem i udokumentowałem w tej książce Rydzyk i przyjaciele. Poproszę o następny skan. To jest fragment artykułu Wirtualnej Polski, fragment artykułu z serwisu WP.pl. Artykuł się nazywał Milionerzy dobrej zmiany i wśród tych milionerów występuje Andrzej Jaworski, który zarobił ponad 2 miliony złotych jako prezes PZU. Czytamy tutaj, że Jaworski to jeden z najbliższych współpracowników Tadeusza Rydzyka. Czytamy też, że był związany z Lechem Kaczyńskim. Gdy prezydentem Warszawy był Lech Kaczyński, Jaworski był prezesem jednej z miejskich spółek. Gdy Kaczyński wygrał wybory na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Jaworski został najpierw pełnomocnikiem Kaczyńskiego do spraw stoczni, a później za pierwszych rządów PiS prezesem stoczni Gdańsk. Jak widać, mamy do czynienia z człowiekiem bardzo ustosunkowanym. Tutaj Rydzyk, tutaj Lech Kaczyński. Poproszę o następny skan. To jedno z wielu zdjęć przedstawiających Jaworskiego z Tadeuszem Rydzykiem. Tutaj ich widzimy w jakimś takim szczególnie przyjemnym dla nich momencie. Wyglądają trochę jakby liczyli pieniądze. Przejdźmy do następnego skanu. To jest fragment artykułu z Gazety Wyborczej, gdzie czytamy, że w lutym 2006 roku Jaworski wszedł do Rady Nadzorczej Stoczni Gdańsk, miesiąc później został prezesem zakładu i dostał pensję wynoszącą ponad 31 tysięcy złotych brutto. Czytamy tutaj, że to Kaczyński posłał Jaworskiego do stoczni. Można podejrzewać, że mógł mieć z tym coś wspólnego Rydzyk, który, jak wiemy, się Stocznią Gdańską interesował i wyciągnął od ludzi miliony złotych na ratowanie Stoczni Gdańskiej. Później te pieniądze tajemniczo wyparowały, nie wiadomo gdzie są. Próbowaliśmy je tropić między innymi na tajnych kontach w Szwajcarii, o czym też jest mowa w tej książce, w książce Rydzyk i przyjaciele. Ale Gazeta Wyborcza napisała wtedy, że Jaworski zawdzięczał tę posadę przede wszystkim szefowi Stoczniowej Solidarności, Romanowi Gałęzewskiemu, który dobrze znał braci Kaczyńskich. Dodatkowo jeszcze Andrzeja Jaworskiego poparł Jacek Kurski.
też człowiek wpływowy w kręgach rządzących dobrej zmiany. Kim był Roman Gałęzewski, szef Stoczniowej Solidarności, który poparł Andrzeja Jaworskiego? Poproszę o kolejny skan. To jest skan z katalogu internetowego Instytutu Pamięci Narodowej. Tam jest wiele informacji o tym, jak łagodnie Gałęzewski jako działacz Solidarności był traktowany przez komunistyczne służby i komunistyczną prokuraturę. Tych informacji jest wiele, ja wybrałem jedną, bo być może ona tłumaczy resztę. Czytamy tutaj, że w 1986 roku Roman Gałęzewski ujawnił swoją działalność komunistycznym służbom, przyznał, że od początku 1985 roku wnosił na teren Stoczni Gdańskiej podziemne publikacje, które dostarczano mu do skrytki w piwnicy. I po tym, jak się przyznał, prokuratura rejonowa w Gdańsku odmówiła wszczęcia postępowania przeciwko niemu. Ale na tym nie koniec. Poproszę o następny skan. To jest znowu fragment artykułu z Wikipedii dotyczącego Jaworskiego. Czytamy tutaj, że w 2008 roku Jaworski został doradcą ISD Polska, został doradcą spółki ISD Polska do spraw restrukturyzacji Stoczni Gdańskiej. Czym była spółka ISD Polska? To była filia wielkiej wschodnioukraińskiej korporacji Związek Przemysłowy Donbasu, która wtedy postanowiła sobie kupić Stocznię Gdańską. Korporacja na wiele sposobów związana z Rosją, o czym za chwilę powiemy. Ale najpierw, jak to się stało, że Związek Przemysłowy Donbasu postanowił kupić Stocznię Gdańską? Poproszę o kolejny skan, skan numer 24. To jest fragment artykułu Katarzyny Włodkowskiej, znakomitej dziennikarki, fragment artykułu z Gazety Wyborczej, w którym to artykule czytamy, że to Jaworski ściągnął Związek Przemysłowy Donbasu, nazywany tutaj w skrócie Donbasem, ściągnął Donbas do stoczni, namówił Donbas, żeby kupił Stocznię Gdańską. On się tutaj tym chwali, rozmawiając z Katarzyną Włodkowską, i okazuje wyraźnie radość, że sprywatyzował zakład, sprywatyzował Stocznię Gdańską, oddając ją Związkowi Przemysłowemu Donbasu. Poproszę o następny skan. Tutaj mamy fragment artykułu z serwisu parkiet.com, gdzie czytamy, że ukraiński Donbas potwierdza plany debiutu firmy ISD Polska na giełdzie. W imieniu Donbasu, w imieniu Związku Przemysłowego Donbasu wypowiada się szef i założyciel tej grupy, ukraiński oligarcha Siergiej Taruta. Kim jest Taruta? Poproszę o kolejny skan. To jest właśnie Siergiej Taruta, po ukraińsku Serhii Taruta. Nie tylko oligarcha, ale dygnitarz, ponieważ w 2014 roku zrobiono go gubernatorem obwodu donieckiego, tego właśnie, który został zaatakowany przez Putina. Poproszę o następny skan. To jest informacja z Wikipedii o tym, jak prezydent Petro Poroszenko w październiku 2014 roku odwołał Tarutę ze stanowiska gubernatora Donbasu. No najwyraźniej uważał, że Taruta Donbasu nie obroni i nie jest odpowiednim człowiekiem na to stanowisko w momencie, w którym ten region został zaatakowany przez Rosję. Dlaczego? Być może ze względu na związki Taruty z tym człowiekiem. Poproszę o kolejny skan. To jest Władimir Jewtuszenkow, rosyjski oligarcha, z którym Taruta jest i zawsze był blisko. Poproszę o następny skan, skan numer 29. To jest fragment artykułu, w którym czytamy, że Siergiej Jewtuszenkow wspierał proputinowskiego prezydenta Ukrainy, Władimira Janukowycza, i czytamy o tym, że Siergiej Taruta też jest blisko z rosyjskim oligarchą Jewtuszenkowem i sam wcale temu nie zaprzecza,
choć wie, że i sam wcale temu nie zaprzecza, że Jewtuszenko wspierał proputinowskiego prezydenta Janukowycza. Poproszę o następny skan. A ten niepokojąco się uśmiechający i wyglądający jegomość to rosyjski mafiozo, członek sącewskiej mafii związanej ze służbami Kremla, Arnold Tam, znany także jako Arnosza albo jako Arnold Spiwakowski. No ale dla uproszczenia możemy go nazywać Arnoldem Tamem. Tak, dlaczego go pokazujemy? Bo tak się składa, że rosyjski oligarcha Jewtuszenko, bliski związkowi przemysłowemu Donbasu, który poseł PiS Jaworski ściągnął do stoczni, oligarcha Jewtuszenko jest blisko związany z tym rosyjskim gangsterem, mafiozo Arnoldem Tamem. Poproszę o kolejny skan. To jest fragment artykułu, w którym czy anglojęzycznego artykułu, w którym czytamy, że tam był współwłaścicielem wielkiej firmy finansowej Sistema, którą założył właśnie Władimir Jewtuszenkow. Sojusznik i przyjaciel Siergieja Taruty, szefa Związku Przemysłowego Donbasu, ściągniętego do Stoczni Gdańskiej przez Andrzeja Jaworskiego, późniejszego wieloletniego posła PiS, naszego dzisiejszego bohatera. No dobrze, to wróćmy już do samego Jaworskiego i wróćmy do Krajowego Rejestru Sądowego, bo na tym nie koniec, na tym właśnie, na panu Tarucie nie koniec, na panu Tarucie niepokojące powiązania Jaworskiego się nie kończą. Tutaj widzimy, że Andrzej Jaworski był członkiem Rady Nadzorczej firmy Ogrodowa Inwestycje, związanej z PZU zresztą, której prezesem zarządu był Paweł Żak. Poproszę o następny skan. To jest fragment strony z serwisu Rejestr IO dotyczącej podobnej firmy, firmy Tower Inwestycje. Prezesem tej firmy, wcześniej wiceprezesem, również był Paweł Żak. A w Radzie Nadzorczej, kiedy Żak prezesował, zasiadali Andrzej Jaworski i jego prawa ręka, wieloletnia asystentka protegowana Karolina Helmin-Biercewicz. Dlaczego ich związki z Żakiem w jednej i w drugiej firmie nas interesują? Dlatego, że pan Żak, poproszę o kolejny skan, jak tutaj widzimy, to również członek Rady Nadzorczej już od wielu, wielu lat, od ponad 20 lat, firmy Sindbad. Widzimy ją na dole tego skanu. A dlaczego firma Sindbad nas interesuje? Poproszę o następny skan. Dlatego, że firma Sindbad 2 lata po napaści Putina na Ukrainę zorganizowała pomogła zorganizować polsko-rosyjskie forum turystyczne ETA Polsza w Opolu, zachęcająca polski przemysł, polską branżę turystyczną, żeby zarabiała na Rosjanach, ściągała turystów z Rosji do Polski. Firma Sindbad to biuro podróży, które zapewniło transport rosyjskim dygnitarzom i biznesmenom i innym uczestnikom tego polsko-rosyjskiego forum turystycznego. 2 lata po napaści Rosji na Ukrainę. Uczestniczyli w zachęcaniu polskich przedsiębiorców, żeby zarabiali u Rosjan, czyli żeby uzależniali się od Rosjan i od rosyjskich pieniędzy. Wróćmy do pani Helmin-Biercewicz, która jest prawą ręką Andrzeja Jaworskiego. Poproszę o kolejny skan. Pani Helmin-Biercewicz wzbudziła zainteresowanie już jakiś czas temu, kiedy się okazało, że weszła do kierownictwa PZU, kiedy Andrzej Jaworski został członkiem zarządu tej firmy, chociaż nie miała do tego pani Karolina Helmin-Biercewicz odpowiedniego doświadczenia, bo wcześniej zarządzała parafialną stroną internetową, przez chwilę była też sołtyską niewielkiej miejscowości i nie bardzo sobie na tym stanowisku radziła, bo były tam różne
ostre konflikty w gminie, kiedy ona nią zarządzała. Poproszę o następny skan. To jest skan z Facebooka pani Helmin Biercewicz. Ona właśnie tak wygląda i ona tutaj chwali się swoimi wakacjami na Cyprze. Ponieważ tak się składa, że kiedy pani Helmin Biercewicz poszła w ślad za Jaworskim i trafiła za nim do różnych spółek, do struktur, do władz różnych spółek, to zaczęła nagle z całą rodziną intensywnie podróżować po świecie. I tak się składa, że często podróżowała do rajów podatkowych. Oczywiście Cypr jest nie tylko rajem podatkowym, jest też świetnym miejscem na wakacje i jest dość blisko. Pani Helmin pojechała tam, tak jak wspominałem, z rodziną. Poproszę o kolejny skan. To jest mąż pani Helmin, również prawicowiec, polityk Wojciech Helmin, który tutaj na Cyprze spożywa nie ośmiorniczki, tylko kreweteczki, chciałoby się powiedzieć. A jeśli dobrze widzę, to nawet bardzo duże krewetki, być może to są nawet langustynki, czyli takie brakujące ogniwo między krewetką a langustą. Taka krewetka z najwyższej półki. Poproszę o następny skan. Jak już mówiłem, na Cyprze się nie skończyło. Kolejna podróż do raju pani Helmin Biercewicz to Dominikana. Pokazuje nadal materiały z jej Facebooka. Dominikana to też raj podatkowy. Nie jest tak słynna jak Cypr i niektórzy twierdzą, że z tego powodu jest bardziej atrakcyjna jako raj podatkowy, no bo cieszy się mniejszym zainteresowaniem międzynarodowych służb i dziennikarzy tropiących oszustwa podatkowe. I tak się dziwnie składa, poproszę o następny skan, że kiedy pani Helmin Biercewicz wracała z Dominikany, to zahaczyła o Panamę, czyli o najsłynniejszy raj podatkowy na świecie. Poproszę o jeszcze jeden skan. Tutaj widzimy jej męża i jej dzieci. Ona wrzuciła taki wpis. W czasie deszczu dzieci się nudzą, ale nie w Singapurze. No i tak się dziwnie składa, że Singapur to kolejny raj podatkowy. No ja wiem, że raje podatkowe często są też ciepłymi miejscami, gdzie można sobie popływać w morzu, ale to ciekawe, kiedy asystentka dobrze zarabiającego posła, polityka, prezesa spółek państwowych jeździ i często zagląda do rajów podatkowych. Tym bardziej, jeśli mówimy o człowieku, który jest prawą ręką Tadeusza Rydzyka, a Rydzyk, jak wiemy, jest mistrzem w ukrywaniu pieniędzy i w powodowaniu, że duże sumy pieniędzy nagle znikają. No, ale nie tylko do rajów podatkowych państwo Helminowie jeździli. Poproszę o następny skan. Państwo Helminowie jeździli też do Chin. Do Chin, które są głównym sojusznikiem putinowskiej Rosji i głównym wrogiem Ameryki. Wojciech Helmin w 2019 roku w Chinach zachwycał się prędkością chińskich pociągów, sprawnością infrastruktury kolejowej, jak widzimy na tym wpisie. Pisze, że odległość równą odległości z Gdańska do Warszawy chiński pociąg przejeżdża w jedną godzinę i że w Chinach to normalka. No cóż, turyści często nam serwują takie obserwacje ze swoich podróży, ale w tym przypadku ten zachwyt, jak się zdaje, miał też swój aspekt polityczny. Poproszę o kolejny skan. To jest konferencja z udziałem ministra Mikołaja Wilda z 2018 roku, czyli krótko przed wyjazdem państwa Helminów do Chin. Tutaj mamy wpis z Facebooka, z profilu facebookowego Wojciecha Helmina. Zamieścił tutaj zdjęcie z konferencji dotyczącej Centralnego Portu Komunikacyjnego, na której to konferencji najwyraźniej pan Wojciech Helmin był. Wiem, że był, bo widziałem go też na innych zdjęciach z tej konferencji.
Mikołaj Wild był jednym z głównych zwolenników budowania tak zwanego nowego jedwabnego szlaku, a centralny port kolejowy miał być częścią tego nowego jedwabnego szlaku, a nowy jedwabny szlak miał być, to był wielki chiński projekt, polegający na tym, że my za nasze pieniądze wybudujemy połączenia drogowe, kolejowe, porty, dzięki którym Chińczycy będą mogli nas jeszcze skuteczniej zalewać swoimi produktami, bombardując nimi naszą gospodarkę. Taki projekt miał PiS dla Polski i Mikołaj Wild był jednym z wielkich zwolenników tego projektu i jeździł do Pekinu razem z premier Beatą Szydło, żeby rozmawiać z Chińczykami o tym projekcie, o tych właśnie super szybkich kolejach chińskich, które miały nam tutaj super szybko przywozić chińskie towary, niekoniecznie super jakości. Jak widać, państwo Helminowie są małżeństwem politycznym. I tutaj można powiedzieć, że jest między nimi nawet, można tutaj się nawet domyśleć, że jest jakieś między nimi współzawodnictwo o to, kto będzie bardziej politycznie zaangażowany. Poproszę o następny skan, ponieważ, i tutaj już się trudno uśmiechać niestety, bo ja to próbuję ironicznie opowiadać, ale to są sprawy zbyt poważne, pani Helmin, prawa ręka pisowskiego posła prezesa pełnomocnika Andrzeja Jaworskiego, uczestniczyła z wielkim zapałem w nagonce na prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, w nagonce, która się zakończyła zamordowaniem Adamowicza, która doprowadziła do zamordowania Adamowicza. Tutaj wrzuca kadr z materiału pisowskiej telewizji propagandowej TVP i próbuje kojarzyć Adamowicza z Smrodem, proszę Państwa. Poproszę o następny skan. Tutaj pani Helmin próbuje kojarzyć Adamowicza z indoktrynowaniem, deprawowaniem dzieci. Chodzi oczywiście o edukację seksualną. Poproszę o następny skan. Tutaj pani Helmin zamieszcza post Andrzeja Jaworskiego, który atakuje Adamowicza za zapraszanie imigrantów, których Jaworski określa jako realne zaproszenie. Czyli mamy tutaj szczucie na Adamowicza i szczucie na ludzi innej narodowości. No cóż, no ale Helmin, mąż Helmin, Wojciech Helmin spróbował panią Helmin doścignąć w żenadzie, jeśli to można tak określić. Poproszę o następny skan. To jest plakat wyborczy Wojciecha Helmina z wyborów samorządowych. Startuje z listy PiS oczywiście i podpisał się bardzo pięknym sloganem. Przedstawił się jako twój agent w sejmiku, jeszcze z wykrzyknikiem. Agent. Jak agent, to trzeba od razu spytać, czyj, bo nie do końca dowierzam Helminowi, że jest na przykład moim agentem albo waszym. Poproszę o następny skan. Na stronie prokapitalizm.pl czytamy, że w 2011 roku w Warszawie odbył się konwent Unii Polityki Realnej i że wybrano nowe władze tej partii. Pierwszym wiceprezesem został Wojciech Helmin. Unia Polityki Realnej, jak wiemy, to partia stworzona przez Janusza Korwin-Mikkego, który twierdzi, że Putin powinien być prezydentem Polski. Panowie się tam z Korwinem wtedy akurat pożarli. Bez wątpienia mamy jednak do czynienia z formacją antynowoczesną i antyzachodnią. A kim jest pan Wojciech Helmin według Krajowego Rejestru Sądowego? Poproszę o skan. Widzimy tutaj, że Wojciech Helmin występuje w kilku spółkach o nazwie Hegam. Jedna to jest Hegam Zbigniew Helmin, Wojciech Helmin, inna to jest Hegam i trzecia też się nazywa Hegam. Występuje też jako członek zarządu Stowarzyszenia Republikanie w latach 2017-2021. Poproszę o następny skan.
To jest skan ze strony w serwisie rejestr IO dotyczącej Stowarzyszenia Republikanie. Widzimy tutaj, że Wojciech Helmin był w zarządzie tego stowarzyszenia, podczas kiedy Szczepan Barszczewski w tym samym czasie był w organie nadzorczym w tym stowarzyszeniu. Kim jest pan Barszczewski? Poproszę o następny skan. Pan Barszczewski, to jest fragment artykułu z portalu Polsat News. Pan Barszczewski w 2016 roku powiedział, że nie ma powodów, byśmy my, Polacy, narażali się dla Ukrainy, która nie jest nawet w stanie przyznać się do ludobójstwa i przeprosić za zbrodnie. Pan Barszczewski występował wtedy jako lider partii Korwin na Podlasiu. Partii związanej znowu z Januszem Korwin-Mikke, który twierdzi, że Putin powinien być prezydentem Polski. Poproszę o następny skan. Wracamy do Krajowego Rejestru Sądowego, wracamy do spółki Hegam. Widzimy, że w jej władzach jest Wojciech Helmin jako prezes, Hanna Helmin, jego matka, jako członek zarządu. Poproszę o następny skan. On też dotyczy firmy Hegam. Na dole tego skanu czytamy, że w firmie Hegam Karolina Helmin-Biercewicz pracowała przez 10 lat. Zajmowała się projektami internetowymi. Jak widać, firma Hegam to jest rodzinna firma państwa Helminów, matki, syna i synowej. Firma no, związana poprzez panią Karolinę Helmin-Biercewicz z naszym głównym bohaterem, z Andrzejem Jaworskim, wieloletnim posłem PiS, potem prezesem PZU, a teraz pełnomocnikiem PiS w Gdyni. Poproszę o następny skan. To jest skan ze strony internetowej firmy Hegam. Ona jest po angielsku, jak widać. Czytamy tutaj, że założycielem firmy był Zbigniew Helmin, zapewne ojciec Wojciecha Helmina. Czytamy też, że Wojciech Helmin z wykształcenia jest specjalistą od automatyki i robotyki. Skończył Politechnikę Gdańską. No to wreszcie wiemy, jak pan Helman zarabia na życie, albo Helmin zarabia na życie, albo przynajmniej jaki ma fach. I na tej stronie znajdujemy też klientów tej firmy. Poproszę o skan. Tutaj on jest, tutaj widzimy skan, jakby to powiedzieć, cały zestaw tych klientów. Za chwilę przejdziemy do detali. Poproszę o następny. O właśnie. I co widzimy na dole tego skanu? Widzimy, że firma państwa Helminów chwali się, że stworzyła linię produkcyjną do spawania dwuteowego, liczącą sobie 12 metrów i zdolną do przenoszenia 14-tonowych ciężarów, jeśli dobrze rozumiem, czyli nie byle jaką linię, w Nowosybirsku. No to w takim razie można powiedzieć nic dziwnego, że państwo Helminowie związani z Andrzejem Jaworskim obracają się w kręgach prorosyjskich. Warto tu też odnotować firmę Indykpol. Firma Indykpol, nazwa brzmi sympatycznie, firma się zapewne zajmuje drobiem. Tak, zajmuje się drobiem, ale poproszę o następny skan. Firma Indykpol jest związana z Rosją od dawna. W oficjalnych dokumentach czytamy, że już w latach 90. głównym kierunkiem eksportu dla firmy Indykpol oraz obok Niemiec była Rosja. Poproszę o następny skan. To jest artykuł z Rzeczpospolitej, z Gazety Rzeczpospolita z 2007 roku. Czytamy, że Indykpol wybuduje fermę i zakład przetwórczy w Rosji. Zakład mający 150 osób i produkujący 50 tysięcy ton mięsa rocznie, czyli 50 milionów kilo. Poproszę o następny skan. To jest oficjalna, to jest strona portalu MPT Tatarstan.ru, czyli rosyjskiego Tatarstanu, Tatarskiej Republiki Autonomicznej w Rosji.
gdzie czytamy, że Tatarstan i Polska będą oficjalnie ze sobą współpracować w wielkim rolniczo-przemysłowym kompleksie, który zostanie w ramach tego projektu. Firma Indykpol planuje stworzenie firm stworzenie serii firm, gdzie będą ptaki hodowane, zabijane, gdzie będzie ziarno dla nich przechowywane. Mowa o inwestycji za 50 milionów euro. Czytamy tutaj, że putinowscy dygnitarze też uczestniczyli w tym projekcie. Przede wszystkim szef rejonu Wierchnieusłońskiego rejonu, tak, który się nazywał Osjanin. Sprawdziłem też biografię tego dygnitarza, on już nie żyje, ale ze strony reżimu spotykały go tam różne zaszczyty przez większą część życia. I poproszę o kolejny skan. To jest skan z oficjalnej strony firmy Indykpol, gdzie czytamy, że w Radzie Nadzorczej firmy zasiada Felix Kulikowski, prezes Rady Nadzorczej spółki od 2013 roku, a wiceprezes Rady Nadzorczej od grudnia 1993 roku. Czyli mówimy tu o całych dziesięcioleciach. I czytamy, że pan Kulikowski aktywnie działa w Klubie Wschodnim, Stowarzyszeniu Wspierania Współpracy Gospodarczej ze Wschodem. Od 2001 roku pełni w nim funkcję prezesa zarządu, jak również współprzewodniczy Radzie Biznesu Polska-Rosja. Dobrze, to tyle o Indykpolu. Wracamy do firmy Hegam państwa Helminów, do firmy Hegam państwa Helminów związanych z Andrzejem Jaworskim, posłem, wieloletnim posłem PiS, prezesem PZU, teraz pełnomocnikiem PiS. Czytamy tutaj, że firma Hegam też obsługiwała firmę Intir w Pradze czeskiej, czyli praski oddział firmy Intir. Firma Intir, tak ją wymawiam jej nazwę, bo to jest firma niemiecka, ale ona należy do wielkiej kanadyjskiej korporacji Magna International. Poproszę o kolejny skan. To jest fragment opracowania dla prasy dostępnego w internecie, które firma Magna zamieściła. I czytamy tutaj, że Intir Automotive, bo taka jest pełna nazwa, należy do Magna International. To jest dokument z 2022 roku, dotyczący roku 2021, ale sporządzony już po końcu tego roku. Poproszę o następny skan. To jest fragment artykułu polskiego z 2005 roku, gdzie czytamy, że firma Intir Automotive buduje nowy zakład w Niemczech. Czyli jak widać, już od 2005 roku aż do 2022 i dalej firma Intir należała do firmy Magna International. No i postanowiłem sprawdzić, co ta wielka firma Magna International sobie myśli o Rosji i o wojnie w Rosji. Poproszę o kolejny skan. To jest opracowanie dla prasy firmy Magna International, gdzie firma się skarży, że wojna w Ukrainie przeszkodziła trochę operacjom, działaniom firmy w Rosji, że to osłabiło zwrot z inwestycji, które firma poczyniła w Rosji, i że inwestycje w Rosji, produkcja nie staną się znowu opłacalne i nie ruszą znowu pełną parą przed 2024 rokiem. Czyli ta firma inwestowała bardzo dużo w Rosji, z Rosji się nie wycofała i jeśli dobrze rozumiem to, co jest tutaj napisane, firma zamierza w Rosji zostać, przetrzymać trudny okres i dalej sobie zarabiać tam ruble. Podsumowując, te firmy, o których tutaj mówiliśmy, zasilały swoimi pieniędzmi firmę Hegam, w której działają
państwo Helminowie, w której doświadczenie przez 10 lat zdobywała pani Helmin, prawa ręka Andrzeja Jaworskiego, wieloletniego posła PiS, prezesa PZU, teraz pełnomocnika PiS w Gdyni, człowieka, który ściągnął wschodnioukraiński powiązany z Rosją Związek Przemysłowy Donbasu do stoczni, człowieka, który był prezesem firmy VRG wtedy, gdy firma ta szykowała się do rozwinięcia na wielką skalę współpracy z Rosją i handlu swoimi towarami w Rosji. Tak wygląda otoczenie, tak wyglądają powiązania Andrzeja Jaworskiego, pisowca, który udaje wroga Rosji. Kochani, muszę już kończyć, bo za chwilę prawoteka. To tyle na dziś. Bardzo gorąco wam dziękuję. Super, że jesteście. Super, że jesteście. I zobaczymy się już niedługo. Zobaczymy się znowu za tydzień. Bardzo wam dziękuję. Szczególnie gorąco dziękuję tym, którzy nas wspierają. I tutaj specjalnie rekomenduję wspieranie nas w serwisie Patronite, bo tam można zrobić zlecenie stałe, a kilka złotych co miesiąc to więcej niż jedna suma jednorazowo. No ale przede wszystkim dziękuję za wasze wsparcie duchowe, które czuję przez cały czas. Bardzo gorąco was pozdrawiam. Super, że jesteście. Za chwilę prawoteka, a my widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Reset Obywatelski. My appetite, don't leave me alone.